Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ekscelencjo księże biskupie, drodzy bracia kapłani, szanowni państwo, pani prezes akcji katolickiej. Tak naprawdę, gdybym chciał przedstawić rzeczywistość Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, to wiele kwestii, które tutaj pani prezes mówiła, byłyby ze sobą bardzo spójne, dlatego że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym było częścią składową akcji katolickiej. Początek był taki, że najpierw funkcjonowało jako Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej od roku 1922 do 1934. Później od 1934 do 1938 była to organizacja tożsama. Kiedy zostało stowarzyszenie reaktywowane, to troszeczkę kilka lat wcześniej niż akcja katolicka. I można powiedzieć, idziemy taką drogą obok siebie, w pewnym momencie patrząc na siebie, podziwiając w wielu miejscach, współpracując, ale myślę, że perspektywa takiego połączenia sił jest przed nami. I myślę, że ten kongres, jak i też droga synodalna, o którą Ojciec Święty Franciszek prosi obecnie Kościół, staje się doskonałą okazją, aby taką refleksję jednoczenia i współpracy podjąć. Moje wystąpienie będzie miało trochę bardziej charakter problematyczny, przedstawiający odnośnie podejścia do młodzieży, ponieważ dzisiaj, kiedy mówimy o duszpasterstwie młodzieży, kiedy mówimy o katechizacji młodzieży, kiedy mówimy też o powołaniach do stanu kapłańskiego i zakonnego, myślę, że mamy wiele obaw, ale też myślę, że należy do tego tematu podejść z wielką pokorą. I mimo wieloletniego doświadczenia pracy z młodzieżą, to wobec kwestii duszpasterstwa młodzieży staję przed Państwem z wielką pokorą, ale podejmę próbę przedstawienia właśnie tego potencjału, czy też misji, którą Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Kościele, podobnie jak Akcja Katolicka, otrzymało od Konferencji Episkopatu Polski, a w diecezjach od biskupów diecezjalnych, w parafiach od swoich księży proboszczów. Jednak kiedy mówimy o drodze synodalnej, to chciałbym dotknąć takich dwóch przestrzeni, dwóch rzeczywistości. Z jednej strony klerykalizacja, słowo klerykalizacja, z drugiej strony słowo laicyzacja. I można powiedzieć, że droga synodalna to jest właśnie pójście środkiem. Nie pójście po skraju, czy jednej, czy drugiej strony. I Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym to było już wtedy praktyczne podążanie drogą synodalną. I w związku z tym dzisiaj nie chcę się koncentrować na klerykalizacji, ale chcę spojrzeć na postępującą laicyzację, która niewątpliwie ma wielką przyczynę w dzisiejszym pojmowaniu przez młodzież Kościoła, wiary, Boga, czy też świata. Modlitwa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ona zawiera treść właśnie: przez Twego Syna Jezusa Chrystusa prosimy Cię, obdarz nas duchem prawdy, miłości i mocy. Spraw, abyśmy byli wierni Ewangelii, krzyżowi, wierze naszych ojców i ideom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Niech Duch Święty Pocieszyciel wzbudza w nas gorliwość apostolską, abyśmy z pokorą i odwagą budowali Królestwo Chrystusowe w sobie, w rodzinach i otoczeniu oraz byśmy w życiu społecznym szerzyli cywilizację miłości. Niech nas wspomaga orędownictwo i przykład Matki Najświętszej Królowej Polski, świętego Stanisława Kostki, błogosławionej Karoliny Kuskówny. Na Twoją miłość, wezwanie i Twoje posłanie odpowiadamy gotów. Ta modlitwa wyraża pewne
pragnienie, pewne przesłanie, ale też pewną dyspozycję, która wyraża się w duchowości i całym działaniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ale patrzymy na młodzież jako na przyszłość czy teraźniejszość? Na Królestwo Chrystusowe jako przyszłość czy teraźniejszość? I teraz młodzież, która jest zajęta bardzo często swoimi sprawami, jest skoncentrowana na sobie i myśli o sobie, że jesteśmy tu i teraz. Ale o Bogu, o Kościele, o zbawieniu, to myśli, że to jest rzeczywistość jakaś odległa. Papież Franciszek w Panamie do młodych ludzi powiedział, że jesteście teraźniejszością Kościoła, chociaż odwołał się do Jana Pawła II, który wcześniej mówił do młodych ludzi, jesteście przyszłością Kościoła. I możemy tak powiedzieć, że młodzież jest i przyszłością, i teraźniejszością. Ale pojmowanie przyszłości i teraźniejszości na przestrzeni tego ostatniego czasu bardzo się zmieniło. I o tym chciałbym kilka słów. Otóż, czego młodzież nie nauczy się w szkole, a co jest jej potrzebne w życiu? Właśnie trzeba mieć świadomość swoich nawyków wyniesionych ze szkoły. I teraz młodzież jest w stanie przyjść do parafii, do kościoła po coś, czego nie ma w szkole, czego nie ma w tej przestrzeni, gdzie żyje. I myślę, że to jest wielkie zadanie dzisiaj przed Kościołem, aby otworzyć drzwi, ale też otworzyć pewną perspektywę, żeby młodzież nie tylko czuła się duszpasterzowana, ale by młodzież miała świadomość, że jest apostołem, że ma misję. I teraz chciałbym pokazać, jak się zmienia świat. Dzisiaj, kiedy patrzymy na świat, to widzimy właśnie taki etap, że coraz mniej pracowników jest potrzebnych do wytworzenia dóbr i usług dla globalnej populacji, ale chociaż nie potrzeba etatów w wielu miejscach, bo etaty się kroi, to człowieka przedsiębiorczego, taki, który coś potrafi, jak zajdzie prawie do każdego zakładu i coś zaoferuje, że może coś dać, to z chęcią go się przyjmie. Poszukuje się człowieka przedsiębiorczego. Pracownik etatowy spełnia wymagania, wykonuje obowiązki, ma zapewnioną pensję, a pracownik przedsiębiorczy rozpoznaje potrzeby, jest kreatywny, wnosi wartość i za to jest wynagradzany. Trzeba postawić pytanie, czy świat się nagle zmienił? I właśnie w kontekście młodzieży myślę, że i rodzice, i nauczyciele, i księża odczuwają coś takiego, że jest jakaś duszność. Ale wzajemnie się pocieszają, żeby się nie do końca martwić, bo ta młodzież taka jest. Nawet posiadamy bardzo często taką zdolność do adaptowania się do zmieniających się warunków, słuchania tego, co chcielibyśmy słyszeć. I można by powiedzieć, że przyzwyczajamy się do tego, ale trzeba wziąć sobie tutaj mocno pod uwagę, żeby nie dać się zwieść wygodzie. Co ma wpływ na to, że tak się to wszystko pozmieniało? Popatrzmy na ten wykres. Na przestrzeni 200 lat człowiek żył z uprawy roli, z produkcji i z usług. Proporcje bardzo drastycznie się zmieniły. I co to spowodowało? Otóż uprawa roli, w centrum było terytorium, wspólne wartości, podstawą bogactwa posiadanie ziemi,
ale też posiadanie ziemi wiązało się z pewnym harmonogramem pracy, gdzie też praca na roli wiązała się też z odpowiednim stosunkiem do Stwórcy, do Boga, czy też do Kościoła. Produkcja już się troszeczkę zaczęło zmieniać, bo większą wagę przywiązywano do zdolności wytwórczych. Ważne były kompetencje, podstawą bogactwa, działanie, akcje, produkcja. A dzisiaj mamy rzeczywistość usług. W centrum jest koncepcja niebieskiego oceanu. Ważna jest znajomość potrzeb, a podstawą bogactwa jest informacja. Jak się ma informację i się wie, jaką usługę zacząć świadczyć, to bardzo szybko można dojść do milionera. I teraz w tej erze usług zaczyna funkcjonować cały Kościół, ale młodzież w to wchodzi, dosłownie nie mając świadomości, jak było. Dla nich jest to pewien początek. I można powiedzieć, że odchodzi od tego, czym Kościół, czym społeczeństwo żyło, bo to staje się już czymś przeszłym. I teraz pojawiają się różne zagrożenia. Wolność, czas w nadmiarze, nadmiar informacji, powszechny internet, zasoby naturalne, eksploatacja rabunkowa, postęp ekspansywny, wzrost, konsumpcja. Można powiedzieć, ta konsumpcja rozwijająca się, że te potrzeby generują właśnie nawet brak lęku przed tym, żeby zaciągać kredyt, a wręcz zaczynają coraz to większe grupy ludzi żyć i funkcjonować na kredyt. I teraz w tym kontekście przyszłość staje się trudna do przewidzenia. Następuje redefinicja rzeczywistości. Wartości od uniwersalnych do zrelatywizowanych, od pozycji społecznej lub zawodowej do indywidualnych kompetencji. Tak formuje się autorytet. Ekonomia od wartości trwałych do wartości wirtualnych. Relacje od kontaktów osobistych do mediów społecznościowych. Władza od instytucji do grup interesów. Rodzina od tradycyjnej do różnorodnych opcji. Konsumpcja od indywidualnej do współdzielonej. Proszę spojrzeć na ekonomię, od wartości trwałych do wirtualnych. Dzisiaj najbogatsze firmy ogólnoświatowe to są firmy informatyczne. Ta lista nie jest kompletna. Formułowanie rzeczywistości było podawane w encyklopediach. Dzisiaj coraz mniej ludzi odnosi się do encyklopedii, ale jako pierwsza i dominująca forma definiowania rzeczywistości robi się Wikipedia, która jest tworzona i jest pewnym wynikiem konsensusu życia społecznego. Różne grupy interesów. A co łączy grupę interesów? Wspólne wartości, które decydują o przynależności do grupy. I właśnie przez swoją taką złożoność świat przypomina swoistą dżunglę. Dżunglę rzeczy. Tak to może wyglądać. I dżunglę relacji. I będąc z młodymi, patrząc na młodych, coraz więcej ludzi stawia sobie pytanie, będąc przerażonym, kiedy w końcu będzie normalnie. I właśnie ta sytuacja pokazuje, że dla tej młodzieży to już jest normalnie, ale jest inaczej. I co my możemy z tym zrobić? Jeśli oczekujemy, że po niedługim czasie świat wróci do normalności, to uznajemy, że rzeczywistość, która nas otacza, jest właśnie tą normalnością. I tutaj zmienność, która jest krucha, wymaga szerszej wizji i odporności. Nieprzewidywalność, która rodzi niepokój, wymaga zrozumienia i empatii. Złożoność i nieliniowość wymaga prostoty i kontekstu adaptacji. A niejednoznaczność, która staje się niezrozumiała, wymaga przejrzystości, intuicji i zwinności.
I teraz przez wieki udawało nam się tę rzeczywistość opisywać jako sakrum i profanum. Sakrum, życie rodzinne, życie prywatne, gospodarka lokalna, profanum to życie zawodowe, życie publiczne, gospodarka globalna, a obecnie wszystkie te porządki wzajemnie się przenikają i dodatkowo zmieniają znaczenie. Jednocześnie zanika to, czego byliśmy przyzwyczajeni, rola ekspertów, nauczycieli, autorytetów, skupianie się głównie na rozważaniach teoretycznych, indywidualizm, zamykanie się we własnym środowisku, planowanie i trzymanie się ustalonego planu. Jest to coraz trudniejsze. Ale powracamy do pytań, jak się z tym wszystkim odnaleźć, gdzie szukać odpowiedzi, jaki mamy na to wpływ, co możemy z tym zrobić. I co się stanie, jeśli postanowimy to przeczekać? W złudnej nadziei, że to się samo rozwiąże, bo wystarczy nasza wiara, że nad nami czuwa opatrzność, nic nie musimy robić, Chrystus może nad nami królować. Będziemy odnośnie tego obojętni albo będziemy tę sytuację w pewien sposób akceptować. I możemy stać się w takiej rzeczywistości uśpionymi niewolnikami, którzy dla świętego spokoju przyjmują te zmiany jako coś naturalnego. I współczesna walka nie toczy się ani o dostęp do żywności czy do dóbr materialnych, ale walka toczy się o sumienie każdego z nas, a zwłaszcza o sumienie młodego człowieka. I właśnie to sumienie to wolny wybór i możliwość działania. I człowiek świadomy odpowiada na to właśnie dbając o siebie, kształtując własną osobowość, ale też pomagając innym. I branie odpowiedzialności za innych wymaga najpierw dbania o siebie, dodatkowo wymaga zrozumienia otoczenia, świata, poznania sposobów, narzędzi aktualnych, bo liczy się to, co sprawdzimy w praktyce. Dzisiaj teoria w ogóle nie działa, ale praktyka staje się skuteczna. I teraz właśnie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ma cel szerzyć Królestwo Chrystusowe w swej duszy, w swym sercu, w swoim otoczeniu. I co może być taką odpowiedzią? Właśnie systematyczna praca w zespole. Systematyczna, ponieważ staje się wtedy skuteczna, buduje relacje, wypracowuje nawyki. Praca, bo jest, daje konkretne efekty, praktyczne odpowiedzi, zaufanie, a w zespole, że daje sens działania, daje to doświadczenie dawania i otrzymywania, wsparcia, ale też pozwala mieć różnorodne spojrzenia. I co wtedy się za pomocą tego osiąga? Sprawdza się skuteczne narzędzia, jak porządkować swoje otoczenie, jak szukać, weryfikować odpowiedzi na pytania, jak budować zdrowe relacje, jak dzielić się z innymi, jak wspierać i towarzyszyć. I właśnie jak pracujemy? Wyznaczamy kierunek i krótkodystansowe cele, budujemy zdrowe relacje oparte na wspólnej pracy, spotykamy się regularnie. Właśnie to powoduje, że właśnie młody człowiek, czy w ogóle każdy, jak zna swoją tożsamość, wie kim jest, wie, że jest uczniem Chrystusa, to rozpoznaje misję. Spotyka się w grupie i pracuje z myślą o innych. I właśnie tą podstawową misją jest być przedsiębiorcą, apostołem Chrystusa Króla, który pomnaża wartość, a nie tylko konsumuje. A co jest ważne dla przedsiębiorcy apostoła? Jakie nawyki zostawia szkoła? Otóż dla przedsiębiorcy ważne jest odkrycie i wypełnienie misji. A bardzo często młodzi w szkole dzisiaj się uczą porównywania się z innymi, podążania za modą. Ważne jest to, w co wierzymy. A w szkole neutralność poglądów, relatywizm wartości, pewna obojętność,
Nie do końca trzeba coś mówić, bo można kogoś urazić. A nie daj Boże mówić o tym, że się wierzy, że ma się określoną tożsamość. Człowiek przedsiębiorczy to rozpoznaje potrzeby innych ludzi, a bardzo często dzisiaj młodzież jest uczona koncentracji na własnym rozwoju i wzbogacaniu własnego CV. Przedsiębiorca ma kreatywność, a młody człowiek bardzo często lęk przed krytyką i szuka powodów. Przedsiębiorca podejmuje ryzyko, odpowiedzialność za własne decyzje, wytrwałość w zamierzeniach, zaufanie i gotowość do współpracy. A właśnie po drugiej stronie jest bardzo często coś zupełnie przeciwnego. I jaki mamy wybór? Są dwie drogi. Pogodzić się z tym, jak jest, jak świat dyktuje. I właśnie wychodzimy z tym, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, aby właśnie podjąć tę misję w służbie Chrystusa, w służbie Królestwa Chrystusowego. I w jaki sposób to się dzieje? Poprzez dawanie świadectwa. Misją Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła poprzez szerzenie i upowszechnianie wartości we wszystkich sferach, dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego, kulturalnego, ale także gospodarczego. Podobnie jak Akcja Katolicka, trzy poziomy działania. Ogólnopolski, nad którym czuwa Konferencja Episkopatu Polski, diecezjalny w imieniu księdza biskupa i parafialny, właśnie na polu parafialnym. Przejrzyste zasady, tożsamość, która buduje przynależność do stowarzyszenia. Formacja indywidualna, formacja wspólnotowa, spotkania w oddziałach, opracowane materiały formacyjne, podręczniki, posługi i nowoczesne narzędzia. Biuro, które mamy, mieści się w Sulejówku. Tak w ogóle to pochodzę z diecezji drohiczyńskiej, ale aktualnie przebywam właśnie w Sulejówku. Platforma komunikacyjna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, aplikacja dobra, wzrastanie, Westerplatte młodych i czas wzrastania, czas na gotów, materiały formacyjne wydawane. Jak właśnie młodzież działa? Ta działalność jest na wielu płaszczyznach. W tej chwili przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży reprezentują właśnie młodych katolików w radach, przy prezydencie, w kancelarii premiera, Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, Rada Pożytku Publicznego, czy też właśnie też reprezentanci są w parlamencie, ale też i w różnych samorządach w Polsce. To jest to, o czym mówiła pani prezes. To jest bardzo podobne i można powiedzieć współpracujące ze sobą działanie. Kilka slajdów ze zdjęciami. Właśnie w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży większą rolę, przynajmniej na etapie tworzenia, ma asystent. Ponieważ młodym trzeba bardziej pomagać, bardziej ukierunkowywać, bardziej wspierać. W dwudziestoleciu międzywojennym asystenci w stowarzyszeniu mieli rolę dyrektorów. Przy reaktywowaniu stowarzyszenia właśnie zostało to nazwane asystent. Ale w stowarzyszeniu asystent reprezentuje tą władzę, która go powołała. I właśnie w imieniu tej władzy pomaga młodzieży stworzyć struktury, ale też i podjąć poszczególne działania. Mam tutaj segregator z pewną ciekawostką. Tutaj są same spisy treści, czasopisma, które w ostatnim czasie udało mi się odnaleźć. Kierownik Katolickich Organizacji Młodzieżowych. Pismo, które było wydawane w latach 1922-1938. I kiedy
sięgam po to pismo, bo tam mogę znaleźć podpowiedzi na dzisiejsze czasy, oczywiście napisane trochę innym językiem, trochę z innym nastawieniem, trochę z analizą innych potrzeb, ale to są gotowe wzorce, gotowe podpowiedzi, jak organizacja w ówczesnych czasach się rozwijała. I ostatnio, kiedy sięgnąłem po rocznik 1934, przejrzałem cały, kiedy to Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, kiedy to Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej po zmianie statutów wydanych dekretem kardynała Augusta Chlonda właśnie stało się częścią składową Akcji Katolickiej, to sprawozdanie z tego roku miało taką myśl, że do tej pory zajmowaliśmy się sami sobą, rozwojem, integracją, jako środowisko młodzieży i mieliśmy asystencję kościelną, byliśmy zaopiekowani. A teraz od Kościoła otrzymaliśmy mandat i misję apostolską, by szerzyć i budować Królestwo Chrystusowe. Bo wtedy właśnie hasłem przewodnim dla Akcji Katolickiej było: budujmy Polskę Chrystusową. I właśnie młodzież wtedy, można by tak powiedzieć, bo ta młodzież, która od 1922 roku do 1934 kształtowała się w Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej, później z pewnością była tą, która poprowadziła i rozwinęła strukturę Akcji Katolickiej. A ci młodzi to był ten nowy narybek. Myślę, że możemy z tego się inspirować, uczyć, jak w dzisiejszych czasach, może nie kopiując, ale analizując właśnie tą sytuację, o której powiedziałem po tych zmianach, jak możemy to Królestwo Chrystusowe szerzyć w swej duszy, w swym sercu, w otoczeniu, ale w sposób szczególny z zaangażowaniem młodych ludzi. I właśnie to zawołanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie gotów wyraża tą teraźniejszość młodzieży, że ta młodzież tu i teraz, dzisiaj chce służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. I myślę, że to staje się nie tylko zadaniem młodych, ale zadaniem wychowawców, nauczycieli, rodziców, aby struktury zrzeszanych młodych w różnych organizacjach, w różnych ruchach były jak największe i by ta jedność w Kościele poprzez Królowanie Chrystusa w sercach młodych ludzi wyrażała się jak najprężniej. Chciałbym tego na koniec tego życzyć i Państwu, i sobie, a myślę, że podejmując konkretną pracę możemy się do tego przyczynić. Szczęść Boże.